Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej po spotkaniu krakowieckiej KSM Tychy. Jak wiemy, goście wczoraj ten mecz 1-0. Są z nami trenerzy obu drużyn Energii KS, pan Piotr Mandrysz oraz szkoleniowy z PAS-u pan Wojciech Stawowy. W początek bardzo proszę o zabranie głosu trenera drużyny gości. Bardzo proszę, trenerze. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z osiągniętego zwycięstwa. Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, aby zaprezentować się z dobrej strony. Myślę, że nam się to udało. Spotkanie na pewno emocjonujące w pierwszej połowie, zmieniające się akcje, swoje niesłupka z poprzeczką i poprzeczka w wykonaniu zespołu gospodarzy, jak również dwie wspaniałe interwencje pilarza, które zapobiegły podwyższeniu przez nas wyniku. Czyszczał Maćka Mańki i wspojenie w końcówce pierwszej połowy to były na pewno nasze aktywa. No cóż, okrasą meczu była cudowna bramka Mateusza Kupczaka, młodego chłopaka, który trafił do nas 2 lata temu. W tej chwili jest reprezentantem młodzieżówki, z czego się niezmiernie cieszymy. Jest to jego inauguracyjny gol w tej klasie rozgrywkowej. I na dodatek tak piękny i cenny. Jestem świadom z tego, o co grała Cracovia. No, przykro mi, że 2 zaprzyjaźnione kluby, no niemniej sportowa rywalizacja dzisiaj na pewno przyniosła emocjonujące spotkanie z happy endem dla nas, bo nie można zapominać, że w drugiej połowie zespół Cracovii zdominował nas, ale udało nam się oblężenie przetrwać. Próbowaliśmy swoich szans w kontratakach kilka. Gdybyśmy lepiej wykończyli, to mogliśmy nie dopuścić do takiej nerwowej końcówki. W paru sytuacjach pomogło nam szczęście, ale one w sporcie jest nieodzowne. Dzisiaj było przy nas i chciałbym podziękować za ten mecz moim piłkarzom, bo stanęli na wysokości zadania i zagrali naprawdę dobry mecz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Trener Wojciech Stawowy. Bardzo proszę. Trener, bliżej. No myśmy sobie zdawali bardzo dobrze sprawę z tego, jaki to ważny jest dla nas dzisiaj mecz. O co gramy? Co to spotkanie nam mogło dać? Oczywiście myśmy nie patrzyli na te mecze, które się toczyły równolegle. Ale teraz po spotkaniu jeszcze bardziej to wszystko boli, jeżeli się ma świadomość tego, że gdyby dzisiaj ta skuteczność nasza była lepsza, to mogliśmy jechać do Miedzi na mecz, nie patrząc już na nic innego, tylko na samych siebie. Po drugie, chcieliśmy się też godnie pożegnać z naszymi kibicami, bo to był ostatni mecz w tym sezonie na naszym stadionie. Kibice nas naprawdę mocno dopingowali, nie tylko w tym meczu, ale w całym sezonie, a dzisiaj też przez całe spotkanie bardzo nam pomagali. I niestety myśmy dzisiaj nie zagrali takiego meczu, po którym no, moglibyśmy się cieszyć i gdzie moglibyśmy też sprawić radość naszym kibicom. No ja jako trener muszę się tutaj uderzyć w piersi i muszę powiedzieć wprost, że skoro to pożegnanie było takie, jakie było, to znaczy, że zawiódł trener Stawowy, ale mam jeszcze taką iskierkę nadziei, że to tak jak dzisiaj jesteśmy troszkę smutni po tym spotkaniu, to może dane będzie się po tym ostatnim meczu w Legnicy cieszyć. Zobaczymy, no jedziemy tam na pewno po to, żeby walczyć, żeby wywalczyć to, o co walczymy od początku tego sezonu. Na pewno to zadanie nie będzie łatwe, ale gra się do końca i trzeba o tym po prostu pamiętać. Ja jako trener też, pomimo tego, że dzisiaj tak było, a nie inaczej, muszę o tym przede wszystkim pamiętać i muszę spowodować taką sytuację, że drużyna też tylko w taki sposób będzie myśleć. Dzisiaj na pewno to jest dla nas duży cios. Świadomość tego wszystkiego, co się stało, bardzo, bardzo boli, no ale po to jesteśmy mężczyznami, profesjonalistami, żeby z takimi wyzwaniami umieć się zmierzyć. Ja mogę jeszcze raz tylko przeprosić kibiców, podziękować im za doping przez cały sezon i w dniu dzisiejszym i zrobimy wszystko, żeby z Legnicy przywieźć jak najlepszy wynik.
A czy on nam dał pragniony awans? No to musimy poczekać jeszcze tydzień czasu. Dzisiaj na pewno były też okazje, były momenty do tego, żeby odwrócić losy tego meczu. Mecz na pewno, pomimo tego, że toczony w trudnych warunkach, mógł się podobać, bo było dużo sytuacji pod jedną i pod drugą bramką. To nie było anemiczne spotkanie i to w dużej mierze za sprawą GKS-u, tych, który grał tutaj bardzo, bardzo fajną piłkę. Szkoda, że się nie udało, no ale tak mówię, no mamy jeszcze jedno spotkanie i trzeba wierzyć w to, że będzie w Legnicy dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pytania, proszę przedstawić się, podać nazwę redakcji. Panie Tawiszcze, pan sportowy, pan Koneczek, gdy zamknął tu ostatni glister, byliście już poza grą. W którym momencie się pan dowiedział, że jeszcze ta nadzieja jest? Jak pan to wtedy zareagował? Bo były dwie minuty takie, że byliście już poza ligą, a padły te bramki tam na tamtym sobie. No ja znałem wyniki zaraz, jak się mecz zakończył. No, wiedziałem, że wygrywa Zawisza, wygrywa Biernalika, no to oznacza, że jesteśmy poza ekstraklasą, tak? No i schodząc do szatni, jeden z ochroniarzy mi powiedział, no widząc jak ja wyglądam, że żeby się nie martwił, bo jeszcze nic straconego, podał mi wynik zbyt gorszy, ja nie bardzo w to chciałem wierzyć. No ale jak popatrzyłem w ekran telewizora, no to faktycznie tam wynik był remisowy, a potem zaraz padła też bramka w Niecieczy dla Olimpii Grudziądz. Mnie się przypomina taki moment ze swojej pracy w Krakowie, kiedy to w Tłokach Gorzyce też przegraliśmy mecz 1-0 i też padliśmy na tym boisku niczym ścięci kulą z jakiegoś pistoletu snajperskiego. I dopiero schodząc też do szatni się dowiedziałem, że też padł taki wynik w innym meczu, który dawał nam szansę. No jest to sytuacja bardzo podobna. Natomiast no zobaczymy, czy ona się tak samo zakończy, oby tak było. No, prawda jest taka, że nikt nie może jeszcze powiedzieć z tej czwórki zespołu, że już nie awansował albo awansował. To się wszystko rozstrzygnie w ostatniej kolejce i trzeba naprawdę mieć nadzieję, że los się do nas uśmiechnie po raz kolejny w tym sezonie. Ja w to mocno wierzę i na pewno się nie poddam i na pewno nie złożę broni. To nie jest tak, że ja może dzisiaj nie wyglądam na człowieka, który jest przykładem optymizmu, ale nie jest ważne to, co jest na zewnątrz, ważne jest to, co w środku. No, mnie to cały czas boli jedna rzecz, że dzisiaj po raz kolejny marnujemy szansę na to, żeby nie patrzeć się na innych, tylko patrzeć na siebie, bo nie byliśmy dzisiaj gorszym zespołem od drużyny GKS-u Tychy i na pewno stać nas było na to, żeby to spotkanie dzisiaj przynajmniej zremisować. Mieliśmy też ku temu sytuację i to mnie po prostu bardzo boli, ale z drugiej strony tłumaczę sobie to w taki sposób, że wszystko, co się rodzi się w bólach i być może ten awans do ekstraklasy właśnie w taki sposób się tutaj w Krakowie rodzi. Przemek Francuz, Dziennik Polski. Ja do trenera Mandysza mam pytanie, bo po bramce strzelonej przez pana piłkarzy, wasi kibice zaczęli śpiewać, co wy robicie, ty szanie, co wy robicie. Przeżył pan już coś takiego w swojej karierze, nie wiem, piłkarskiej, trenerskiej? Zdziwiło to pana? Czy, nie wiem, bili piłkarze przed meczem i prosili, żebyście jednak tak grali na pół gwizdka w Krakowie? No wie pan, za reakcje kibiców nie możemy odpowiadać, są jakie są i myślę, że z racji tego, że są zaprzyjaźnieni z kibicami z Krakowi, no to sercem byli za nimi. Wiadomo, że ten mecz dla nas nie miał takiego ciężaru gatunkowego. Czy byśmy wygrali, czy byśmy przegrali, nic by się nie stało, no ale jednak chłopcy grają o swoją przyszłość. 12 piłkarzom kończą się kontrakty. Na pewno chcieli się zaprezentować z jak najlepszej strony, być może któryś z nich zasili zespół Krakowi. No więc trudno, żeby powiedzieć im, żeby nie grali sportowo, no to w ogóle nie wchodzi w grę. Nie będę komentował reakcji kibiców, no po prostu no, zdawali sobie sprawę, że te 3 punkty nam nic nie dają, a pomogą Krakowi, no ale trzeba też obiektywnie powiedzieć, że w piłkę się gra, niech się to rozstrzyga na boisku, tak, a nie w jakichś innych sytuacjach. A czy kiedyś w przyszłości byłem piłkarzem Pogoni, to graliśmy takie spotkanie z Wisłą Kraków. Przegrywaliśmy 1-0 do przerwy, to było w sezonie 93-94. Trenerem był Orzleńczyk
i dla zespołu Wisły to był mecz ostatniej szansy i do przerwy przegrywaliśmy 1-0 po cudownym strzale Marca. No i kibice niestety w niewybredny sposób stwierdzili, co nas sądzą, więc raczej była reakcja w drugą stronę, tak, bo mieliśmy podejrzanie o to, że odpuścimy mecz, no po przerwie wstrzeliliśmy 3 gole. Pokazaliśmy, że gramy sportowo, niestety też przyczyniając się wtedy akurat do spadku drużyny Wisły z ekstraklasy, no taki sport, no. Dzisiaj się wygrywa, jutro się przegrywa, trzeba umieć z tym żyć, raz się jest zwycięzcą, raz pokonany. Czy są jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję bardzo i do zobaczenia. Ja korzystając jeszcze z okazji, ponieważ może to już jest ostatnia moja konferencja prasowa, nawet na pewno ostatnia w tym sezonie, no to chciałem podziękować wszystkim mediom za ten cały sezon, za wspólne tutaj spotkania. No i chciałbym powiedzieć do zobaczenia, ale zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję bardzo.